Siema, z tej strony Rajtek i wybierzemy się na misję Halloweenową polując na zombie opity. Jest z nami Perez, wyglądamy jak dwa pedały. Cześć Perez. Siema, siema. No to co? No to w drogę idziemy, nie? Ludzie mówią, że wystarczy od 5 do 20 minut, żeby go znaleźć, więc zobaczymy, czy to prawda. Internetu nie kłamią. No, ale ludzie na grupie już tak. Nie, tylko ludzie w internecie kłamią. Dobra, Perez, widziałeś wilki? Widziałeś wilki. Póki co wyglądają jak kojoty na dłuższych łapach, nie? Nie. Taki kojot na koksie. Ty, patrz na to się idzie, czekaj co to jest. Tam idzie, zobacz. To jest ten? Umula chyba, nie? Widzisz? Taki widzę. Kurde, zakrzykamy, o, tam się porusza coś. Zakrzykamy, ale to nie jest opity na bank. Dobra, to idziemy. Masz babika, nie? Mam. Dobrze. Będziemy spamić zaraz. Ty patrz, wyskoczyło mi to powiadomienie. Bieganie może spłoszyć okoliczne zwierzęta. Rozsądnie jest poruszać się po cichu. Co ty gadasz? No wyskoczyło mi takie okienko w lewym rogu. O stary, musieli dodać ten. Coś tam było, że kontekstual help dodali, nie? Ale kurde, aż takie? Czyli to pewnie ten. Nie wiem, że... ten update był zarobiście duży, to było 730 mega chyba. Który, ten wczoraj? No ten co. Chyba z babiciakami i tak dalej. Ja nawet nie widziałem, tylko łączenie ściąganie i ten, nawet nie założyłem. Gdzieś tam czytałem po prostu listę zmian, ale mówię kontekstualnie, no chleb to chyba ten, zmienili tylko na stronie, nie? Ale widzę, że w grze wyskakuje, no to zarąbiście, nie? Zobacz, będziesz teraz celował i ci pokazuję. Pamiętaj, aby celować na serce, bo jak nie trafisz, to ci spieprzy. Co ty gadasz? No nie wiem, tak domyślam się, nie? Tylko zaraz zobaczę. A, no kurde, bo myślałem, że takie już powprowadzali. Znaczy pewnie to wprowadzili, dlatego mówię, że wiesz, ciekawy. Najgorszą rzecz, jaką wprowadzili, to było to, kurwa, dla ludzi bez licencji. Nie, najgorsze, co wprowadzili, to było, wiesz co? Australia. To już inna kwestia. Jest byczek blaka, zaraz zobaczymy, czy wyskakuje jakiś komunikat. No nie, to tak jak nie masz licencji i podniesiesz jakiś trop, to wkurza. No, zatrzymuje teraz to wyskakuje całe duże okienko, nie? Wyskakuje. My to ogromne okienko. Także okienko to jeszcze. To jeszcze blokuje ruchy. No dobra, gdzieś tu był mulak, wiesz? Może niech podejdzie. Zobaczmy, może coś wyskakuje ciekawego. Kret co najwyżej. O złego kepsa nie jadłeś? Zawsze się wapiciaki o ten odzywały, nie? Tutaj jak startowaliśmy. Ale wiesz, człowiek potrzebuje, no to nie ma. Cztery namioty rozstawiono. Najwyżej tam, tepniemy się na leśniczówkę, bo tam przy leśniczówce górnej też chodziło, nie? Ej, czekaj, jakieś statko chyba. No bo właśnie nie, to nie był ten sam, co wczoraj. To jest inny. O, wziąłeś ten grawerowany? No. Pokaż jak to wygląda z boku. Trochę jak twoja fujara, nie? A skąd wiesz, patrzyłeś mi w gacie? Nie. Ty, obróć się. No i teraz podbiegł. Tylko weź nie hałasuj. O, idzie. Widzisz go? No wychodzi już. Panie, ja na najwyższych nic nie widzę. Gdzie on Pekaja. Jest? A widzę go, dobra. No, tutaj już. 90-185. No, no dobra, nic mi nie wyskoczyło jak go spotowałem. A 340 jak go będę spotował, może wyskoczy, że ten kaliber jest niewłaściwy. A nie. No to może wiesz, akcja, reakcja, nie? Jak strzelę, to wyskoczę. Widzisz drugiego? Czy nie? Jeszcze nie. Nie mamy scent spraya, ale mi na to zapachu.
Nie gap się. Jest. Jeżeli go trafił? Właśnie go chyba nie trafiłem w ogóle. Wydawało mi się, że go trząchło trochę. Nie, nie trafiłem go, widzisz? Jak nie? Przeparza się no ciało. Dobra, jest. Kurde. Na ciało. Ciało? No. 92. 9,92. 81,97. A to mi pokazuje 91,99. 8, nie. A tu jest trop, tylko zwykły. Nie, jest poszło, nie? No mówię, zwykły trop, zwykły. A. Dobra, walić go. Ciekawe, gdzie jest to łapić. Nie jedź, go zezrę. No, taką mam nadzieję. Zostawi mi tylko główkę, żeby mu podnieść. Łapity, łapity. No, no słuchaj, zawsze przez ten, jak chodziliśmy tutaj, było pełno przecież, nie? Kurde, no, może no, pójdziemy w kierunku tej leśniczówki. Tam z tym zwukiem dużo się bawiliśmy. Muszę obrobić ten materiał, po raz już tak, wiesz. Kurde. Właśnie, widzicie, nagrywamy się odcinek z łapiciaków. Będzie szybciej, tak, nagramy na raz. Ma strasznie dużo materiału do pocięcia i wrzucenia. Ale kurde, sam Perez się załamał jak strzał, ile tego jest. Tak, dużo pikowania. No strasznie. Będzie no, pik, pik, pik. Pikowanie. No jeszcze nie mówiąc o tym, że strasznie dużo, strasznie słabo audio wypadło z mojej z mikrofonu. Bo nagrywałem słuchawkowy. No. No. Piękne widoki, jak widzicie. Okay, ale screen chyba pójdzie, pyk. Tutaj jeszcze w tych partach jest dobrze zoptymalizowane. Niedźwiedź. O, słyszę. O ty dziadu. Ciebie czy mnie atakuje? Nie wiem. Widzę go. O, dziadkowo. Masz apteczkę? Masz. Miałem ci mówić, żebyś to na cicho zrobił, ale... ale dobra. Bałem się. Żeś się zająkał nawet? Ale wiesz, się. Jak biegałem tu w trawę, to chciałem mówić, ty, pewnie zaraz jakiś misiek mi wyskoczy, nie? Dużo się nie pomyliłem. Ja tutaj wystarczy krążyć dookoła leśniczówki i tych niedźwiedzi to można natuć. No, akurat fajnie. Mamy? Łapity? Nie, mulet. Chodź, zrobimy innego pika. Dawaj, się tepniemy tutaj do leśniczówki górnej. Dawaj, rób pika. I pójdziemy tam wokół wody. Przy jeziorku. Dobra, no dobra, się tepnąłeś. No, chodź, idziemy. Dobra. No, ten trochę hałasu zrobiliśmy. Ale widzisz, jakie mam wyczucie teraz? Jeszcze raz? Widzisz, jakie mam wyczucie? Ja tak naprawdę wchodzę w trawę, zaraz gdzie misiek nagle słyszę. Ile masz apteczek, jakby co? Okej. Okay. Jakby co, to mam ich 20. Okej, okay, chyba starczy, żeby mnie poratować. Nie. Chyba mnie. Tak jak ostatnio. Miał ciebie zaatakować, a ja nie dwa razy banął. Trzy razy atakowałem, wiesz, nie trzeci raz tego już zdjąłem, bo szkoda mi ciebie. Nie no, bo już apteczek nie miałem. No w sumie też raz, nie miałeś apteczek. Naprawdę. No bo chciałem jedną zostawić na ciebie. Pancerny brzozy. Ciekawe, czy on się odzywa w ogóle, ten apteczek, nie? No powinien chyba jakoś. Może tak robi. Tak, jak teściowa, kurde. No chyba twoje. Jeszcze nie mam. Moja nie jest najgorsza jeszcze, więc wiesz. A jeszcze. Co mówisz, że na starość się odwali? No ba.
Kurde, stresujesz mnie. Teraz będę musiał cię, musiał wynająć do wykopania prostodołu, nie? No, będziemy się płacić na dołu. Pojedziemy gdzieś nad rzeczkę. Kamyczek większy. Teraz i wio. Wiesz, w pitbullu było trochę inaczej. Tam kolesia w siatkę zawinęli i go zrzucili. Ale wiesz, kurde, ciało jak trochę poleży, no to napuchnie i wypłynie. To było? Niedźwiedź grizzly jest na prawo. Dawaj, chodź, weź apteczkę. Już możesz wyjąć, sanitariuszu. Bo jak z łuku go nie trafię w czachę, to... No nie mam medalu za... dla króla pudlarzy, to... Powinien być medal dla medyka, nie? Jak odznaczenie, achievement. Podnieś 150 razy swojego towarzysza. Ja to już bym to dawno miał odblokowane. Chodząc ze mną, już dawno byś ten, odblokował ten achievement. Nie, bardzo dawno. On gdzieś tu powinien być. O, słychać dziada. Słyszysz go? Aha. Ty. O kurde. Fioletowe tekstury mam. Też mam. Też to masz? Aha. Z Peresem musimy wystartować jeszcze raz z namiotu, ponieważ był błąd serwera i widzieliście przepiękne, różowe artefakty. Myślałem, że już miałem zawał, że to moja karta graficzna, ale na szczęście Peres też miał ten błąd, więc to jest błąd z gry wynikający. Taką mam nadzieję. No na szczęście. Raczej by było niefortunne zrządzenie losu, gdyby Peresowi mi siadła karta graficzna. Obydwoje chyba byśmy po prostu się powiesili. O, znowu mam. Bieganie może tworzyć okoliczny rozsądek chodząc lub skradać w pozycji kłócającej jest, nie? Taka mi wyskoczyła znowu informacja. A nie masz czasem włączonych jakichś podpowiedzi? Nie. Jak człowieku, ja nawet zbugowany achievement, 500 tych upolowanych chyba 30.06. Co wejdę do gry, to mi wyskakuje. Jeszcze jak ja grałem na twoim koncie, no to było 1000 pompy, 500 czegoś i tak wiesz. I dłuższą chwilę to trwało, zanim to zniknęło. Tu jest sporo tropów, nie wiem, czy to stado mulaków? Chyba tak. No tak, mulaków. Bo tu się mulender odzywał wcześniej. Po odchodach, tak, mulaki, to stado byków na to wychodzi. Tylko, że nam mulaki niepotrzebne. No. Ale patrz ile tropów te, nie? Dopiero wystartowaliśmy. Wapiti, a nie mulendery. Idziemy teraz. A wiesz, bo w ogóle na tym trailerze, co wrzucili do tego Halloween, to wiesz, tam wyglądało jak, wiesz, nocne polowanie, nie? Ja mówię, kurde, może będzie trzeba w nocy w ogóle iść, nie? Bo widziałeś, tak ciemno było, czy nie oglądałeś tego? No, było. No. Jezu, po wilkach to jest chyba druga rzecz, o której każdy chyba pragnie. Nocne polowanie, nie? Jeszcze teraz na tej mapie pomyśl, jak grizzly, nie? Dla ciebie, a tak ten, napoluje w sumie. Kurwa, zawał serca na miejscu. Jest mulak dalej. Mulak przez wodę przychodził. No uciekł w tą stronę w ogóle, nie? Wiesz co, to może nie idźmy tamtą stroną, bo jak one tam pobiegły, to wszystko i tak poposzyły. No właśnie to samo chciałem powiedzieć, że chyba to zupełnie musi w tym samym kierunku. No tak, one sobie tam pobiegły, to niech tam płoszą. Po prawej widzimy domki z 19-18, przełomu 18-19 wieku. Stacjonował tam Peres von Gold, który miał złote zęby.
A jak? Tak, tak. Został zagryziony przez nieznane stworzenie, które ma pikto białych oczach. Ja, oczywiście. Dzisiaj z jego wnukiem, Peresem. Oczywiście. Idziemy go wyciągnąć. Uważaj, bo ja mam apteczki, a nie ty. Na ludzkim. Myślisz, że ten otwiera paszczę i połyka? A jak? Jak kocha, to połyka. No Boże, no. No, gdzie ty jesteś? Dawaj. Dalej. Teraz ty grasz na najniższych, ty powinieneś wiesz wszystko widzieć, nie? Chodź w lewo pod górkę. Mam tylko średnie wypełnienie. No tak, bo tu przecież ten najniższy trochę chyba się nie da tak zapisać. No brakuje trochę. Jakbym tak ustawił pełne, to... No, ściny by były. Będę mieć grafikę na fulla, wypełnienie na średniej. Jeszcze to tak bardzo nie radzi. Cześć, mówię, ja gram na najwyższych i wiesz, nie odczuwam tego drzewa, wiesz, nie są jak się, wiesz, jakieś jaskrawe, coś na stylu. Nasycone kolory po prostu są. Fajnie to wygląda. O! Jest! Na prawo. Stój. No stoję, panie. Nie, to mówię do siebie. Może pomylił guzik, nie? Dobry Peres. No wiesz. Zaznaczyłem go. No jak nie ma wokół inteligentnych ludzi, no to muszę sobie pogadać sam ze sobą, no. Zaznaczyłem go. Pytanie. Czekamy tu na niego? No, no fajne miejsce na strzał, nie? No właśnie o to chodzi, on by tak fajnie schodził, to... Na widoku będzie. No on tak. Wyłaź, że na ten kamień, kurwa, to by mogli w końcu poprawić jakoś, a nie. Mały kamyczek i czy blokuje. Wiesz co, ja tam, ja nic nie widzę tam, nie? Może on nie reaguje na wabik. Ej. W końcu to wapiti zwykłe to. Nie, co tylko trochę przeterminowane, no ale... Ja mówię o tym... Teres, jak schab z Biedronki. A jak? Umyję się domestosem, będzie kurde jak świeże. Jemy. Jakbyś coś słyszał, mówisz jakieś kroki, to mów od razu. Kroki słyszę swoje. Bo to jakiś duży byczek po prostu, nie? Zwykły. Raz się odezwał. Albo gnój mały jakiś. Te małe zazwyczaj się wydziesz, nie wydzierają jak głupie, nie? Wiesz co, ale jak jest jakiś taki wyjątkowo mały, nieraz to też się raz odezwie i... Nie chodzisz, szukasz i znajdujesz i... Nie, widzę go. Gdzie? Tak, chory jest. On jest chory, Peres. Gleba. Teraz wyjdzie. Widzisz? Idzie. Pod nami idzie. Będzie. Jesteś na glebie? No, jestem. Mów, kiedy mogę strzelać. A w każdej chwili.
Zjeżdżę na dół. Pół godziny później. Ciekawe jak trop pokazuje. Zwykły wapity skalisty. Ty patrz, ale nie zjechał na sam dół. Zatrzymał się tutaj. Ty, ale te nóżki to wiesz co? To już taka kultura. Tam już cała rodzinka mieszka, zobacz, całe pokolenia. No ty popatrz, no kurde, tutaj jeszcze by trochę wyciął, tutaj trochę. Czyli mówisz, Perez, najpierw przemrzamy w minus 70, później smażymy w 300. Jeszcze nie będzie z tego. Pewnie. Ty patrz, widzisz, tak go mierzyłem i dostał ładnie. Ciało, lewe płuco, serce, prawe płuco. No z takiej odległości to nie było prawa, żeby było inaczej. Czy wiesz, to nawet nie odległość, 340, ale tak ładnie celowałem, próbowałem, uwierz mi. Tylko wiesz, na zboczach się robi kijowo zdjęcia. Ale oczy ma zarąbiste. No takie przećpane, nie? Ty chyba ma zapalenie spojówek. Może stanąć per. Stan z tyłu. Bo nie mogę ci przesunąć niestety. To było fajne, jak można było przesunąć. Patrz się, X-a naciśnij. Patrz, instrukcja. Naciśnij X-a, spójrz się do góry. Za bardzo. Twoje lewo. Do góry ciutkę. Ciutkę. No, jeszcze. No, jest git, panie. Git ma jeden. O, łapić jak z głowy. Dobra. Trzeba to szybko Perez wyrendrować i wrzucamy na tuby. Dzięki wielkie. Tylko żeby się tamten filmik wcześniej ukazał, który... No właśnie nie, on będzie później. Najpierw będzie łapity, a później będzie poznanie rezerwatu. Aha. Nie chronologicznie, ale... No co? Nie można być szablonowym. No oczywiście. Od dupy strony się nabierasz. A jak? Dobra, dzięki wszystkim za obejrzenie i życzymy wam obfitego łapity. Zombitego. Jak to Perez mówi, spleśniały. Ale jeszcze się nadający do spożycia. Na razie. No, na razie. No, mamy kolejne byki, dwa chore tym razem. Już mieliśmy niby skończyć, ale to moje dodatkowa... O, wyskoczyło znowu powiadomienie, Perez. Ale to będzie dodatkowa scena dla zagorzałych widzów. Perez, bierzesz tego z lewej? Widzisz go? No widzę. Łuk nie jest. Może strzelać? Czekaj, kurde, za drzewo mi w nas. Żeby ty, bo on się spoczy, jak tam nie wejdzie. Dobra. Czekaj. 3, 4. Na klatę powinien dostać. Tak, dostał na klatę humor. Czyli to patrz, tak... wszystkie łapity są na Halloween te. Wszystkie byki łapczeka są. No to widzisz. Zobacz. Tu jest mój. Ty, ale stary dostał. O, nie uwierzysz ty. Ciało, serce, prawe płuco, wątroba, żołądek, jelita, nie? Od przodu do tyłu. Ty, ale ładny. 350 to już taki, wiesz. Kurwa, mój dostał na ciało. Ty, ale nie wyglądał tak, na takiego dużego. Mi się wydawało, że wcześniej upolowaliśmy większe. Na ciało dostał? No właśnie nie wiem, jakim ciulem, jak dostał na komorę. No, ale... A może dwa razy go trafiłeś i jeżeli drugim razem go trafiłeś, to pokażę ci... Aha, no, no widzisz. Wiesz, trop z tego. Ale wiesz co, ciapek by się teraz przydał, nie? Namiotu nie masz. Jakiego namiotu? No, namiotu. Nie no, tu nigdzie w pobliżu nie mam. Masz no właśnie. Tropy farby, czy nie? Czekaj, właśnie szukam, bo jest. Ja tu idę na łąkę, zobacz, może na łąkę. Jest ciało i idzie jakoś tak jak ty. W tamtym kierunku gdzieś. No tu jest droga, nie? Znaczy w sumie dróżka. Ja nic więcej nie widzę. Spójrzę. No, a może on jak... A jest spłoszony, dobra. No, dróżka jest czysta, wiesz, nic tu nie widzę. Też nie widzę żadnych śladów na jego. Może gdzieś pobiegł na lewo, prawo. No ja mam ślady. Aha.
Dobra, idę do ciebie. Ja mam tutaj w tych hasze w las. Może leży w hasze. I zaraz mi się cię jeszcze tam zażre. Tak, dzięki, cześć, kurde. Masz kolejny trop? Kurwa, przez tych haszach nic nie widzę. Właśnie weź poszukaj w haszach, może jest w haszach, mówię. No poszukaj w haszach, chłopie, wejdź tak, wejdź tu to. Ja nie wchodzę, bo nie widzę taśmy pewnie. A cyko. Gdzie był jego ostatni trop? Tutaj. Mam trop w haszach, znalazłem. Spłoszony. Nie no, jest 45-70, jak dostał, tam tu powinien gdzieś ich leżeć. No zależy, jeżeli ty strzelałeś, to niekoniecznie. Ja nie potrzebuję armaty, kurwa, Madziu, żeby zabić. Ty, no nie, i tu zgubiłem trapku, no, albo poszedł na lewo bardziej, albo na prawo. Okej. Teraz nadal tropi, tu znalazłem trop, ale tu jest jeszcze jeden. Spróbujemy. To się zaraz przekonamy, czy wszystkie są rzeczywiście takie na ten. No teraz, jeżeli był tamten jeden, te dwa, ten na bank też będzie. Czyli po prostu mamy coś takiego jak The Hunter Horror Story Weekend. Horror Story to my mamy cały czas. Wystarczy, że rano wstajesz, patrzysz w lustro. Tak, oczywiście. Wiedziałem. Ja zawsze jestem piękny i przystojny. Tak, tak, tak. Dostojne. To ty masz poroże co najwyżej. To ty się nazywasz jak zwierzęcie, także odpierdziel się. Ty, najszlachetniejsze zwierzę w polskich lasach, przepraszam bardzo. Znaję łaskę pana. Nie, jeden z największych szkodników. On idzie w tą stronę do mnie? Że tak idziesz ten? Zgubiłem trop. No weź, nie biegaj jak coś, nie? Nie biegam. Bo ja sobie nie zaznaczyłem kropką, gdzie on był, ale chyba mi... A jest, leży. Leży? Leży, leży. To czekaj, zaraz podejdę. O, drze się. Ale powiem ci, że mój to jeszcze jest taki bardziej świeży. Zaraz podejdę, to zobaczę. Nie jest tak bardzo zgnity. Nie masz pery strzały zapalającej czasami? Od razu bym zutylizował kolesia. A niestety mam tylko wybuchającą. Ile jest 500 gemsów za... Za to, że za wykonanie misji. Za wykonanie misji, nie za upolowanie, za wykonanie misji. No mogli przynajmniej się postarać i... Dać 1500. I rzucić jakimś gemsem. Nawet już nie mówię 500. Ja mówiłem, że 1500 gemsów. Na co ci te gemsy? Apteczki, Peres. Od apteczek to jestem ja. No nie widzę go, nie? Idzie, dobra, mam go. Wszystkie są takie. Jak to było Perez? Wszystkie zombie trzeba w mózg? A ja. Teraz jest na pewno drugi nie w stanie.
ciało, czaszkę, mózg, pers, prosto. Czyli jestem wzorowym łowcą zombie, widzisz? Oczywiście. Pokaż mi tego swojego śmierdziela, zgniłego. Bo wyszedł taki, kurwa, bezbronny jelonek, no. A wyszłaby ci taka teściowa w takim stanie, to co? No nie wiem, nie wiem. Pewnie bym zakopał. Nie zdążyłbyś, chłopie, pobiec po swoją kochankę, kurde. Biegnę. Widzę, śmierdziel jakiś tam leży. A nie, to ty, sorry. Weź, spierdalaj. Ja myślałem, że ten twój jest większy od mojego, a to ja wziąłem tego większego na to wychodzie, czy nie? Weź go, pod... on, ma no 200, tak... on ma 270 punktów. No bo taki gospodarz, no kurwa, zamiast podzielić się lepszą zwierzyną. Ty. On dostał na lewą nogę. Jeden strzał tylko. Widzisz? Takim cudem. Widzisz? Patrz mi w oczy. Czyli wskazówka dla innych graczy nie strzelać między pancernymi brzozami. Ale ma ty, wiesz to, ale te wrzody są niskiej jakości, wiesz? U mnie nie, wyglądają tak, wiesz, niedokładnie. Mogę się bardziej postarać. No, oni się postarają, kurde. Wiesz co, teraz tak trochę waniajet. Tutaj czuję. O, trofisz szedł ładny. Dwa jelenie na jednym ogniu? Tak, no akurat mu grzebałeś w dupie, to... To będzie git.